Szlachetna paczka działa w Lubinie już od kilku lat. Jak to wygląda na przestrzeni lat? Czy teraz jest większe zainteresowanie? Czy jest więcej tych rodzin potrzebujących, które już nie wstydzą się prosić o pomoc? Jak to wygląda? W sumie to tak wychodzi, że co roku jest kilka rodzin więcej. W tamtym roku było ponad 40 rodzin, w tym roku mamy 56 rodzin do obdarowania. W sumie odwiedziliśmy ponad 90 rodzin. 26-kilogramową mordę dawać się z mordą. Serio? Ja mam 29. Co daj? Wolontariuszy też przybywa, no w tym roku jest nas razem 25, więc to już taka ładna liczba. Maja, co z tym mlekiem? Jest dobrze! Zabierz to. Dobra, będę ci mówić, kiedy będzie ciężko. O, dobra, trzymaj. Co wy tutaj dzisiaj robicie? Pomagamy. Wspieramy szlachetną paczkę, chodzimy, jeździmy do domów i dajemy ludziom właśnie te prezenty i są bardzo uradowani i ucieszeni właśnie. I rozmawiamy z nimi. I no, niektórzy u nas już nie mogą, wzruszają się strasznie i, no, i płaczą, jest dużo łez, ale też radość. Ja pierwszy rok jestem wolontariuszem. A co panią przekonało, żeby wziąć udział w tej akcji? Czy ktoś panią namówił? Czy ktoś już wcześniej ze znajomych brał w niej udział? Nie, ja po prostu zauważyłam, ile dobra daje tutaj szlachetna paczka i to po prostu trzeba poczuć. No to jest po prostu duże. Tam jest jeszcze gdzie jest chlepa? Chodź, idziemy. Chlepa! Dobra. Trzeci raz w tym roku. Jak wrażenia? Jak porównujesz te poprzednie edycje do tej? Czy jest więcej darczyńców? Czy jest już też więcej rodzin, które nie wstydzą się prosić o pomoc? Jest więcej rodzin, więcej darczyńców, także no nie ma z tym problemu. A ile i raz? Dasz radę, bo to jest za ciężkie, bo za jest dobrze. Wcześniej w szlachetnej paczce brałam udział jako właśnie osoba, która się dokładała, a teraz tak w pierwszy raz, że jeździmy i mamy taką interakcję z tymi ludźmi. Czwarty raz organizujemy paczkę. Jak wygląda wasze zaangażowanie w ten projekt? Przyjaciele, koledzy w pracy, znajomi. Rozsyłamy SMS-em wiadomość, że akcja się zaczyna. Do domu wszyscy, do nas. Odzew zawsze jest niesamowity. Bo raczej nigdy nikt nie powiedział nie. Ma być tak. Pełne reklamówki, pełne kartony, do domu przywożą. Pana niespokojnie. Ja coś lekkiego. Ja mogę coś ciężkiego. O nie, tylko szynko. Dobra, bierzemy oliwia. Ciężkiego to raz takiego nie. Nie, harcerki, nie takie rzeczy się wyszło. Artykuły spożywcze, myślę, odzież, no bo jest już zimno. No i co mogli potrzebować, jakie macie pomysły? To na przykład buty różnego rodzaju, na przykład teraz zbliża się zima, to jakieś kozaki, coś takiego. Tak, to się nosiło. To jest nie oliwia, no a chcę znieść. To jest też lekkie, co? Uwaga! To był wielofunkcyjny robot kuchenny, który pani domu sobie wymarzyła jako prezent. Na głównie żywność, środki czystości, środki do higieny, takie najbardziej podstawowe, podstawowe takie rzeczy, które, o które rodzina prosiła. Za to mogę dwie paczki. To jest lekkie. Daj mi dwie. Mama! Święty Mikołaju, proszę powiedz, co dzisiaj przyniosłeś dla potrzebujących? Dzisiaj była rodzina, starsza pani lat 80,
ma syna po udarze w wieku 50 lat, potrzebowali środki czystości, jedzenie i ubrania. Pani była bardzo szczęśliwa, powiedziała, że to jest najlepszy Mikołaj w jej życiu. Bardzo mało pieniążków zarabiają, więc naprawdę szczytny cel. Dziękujemy bardzo darczyńcom, wszystkim wolontariuszom za to, że pomagają, bo pomaganie jest naprawdę fajne, przez to stajemy się lepszymi ludźmi.